kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 24. Pan Jezus naucza. Drogie dzieci, podczas 3 lat publicznego życia Pan Jezus uczył ludzi, w jaki sposób kochać Pana Boga z całego serca, aby pewnego dnia pójść do nieba. Pan Jezus mówił: jeśli chcecie pójść do nieba, musicie się modlić. Czasami spędzał całą noc na modlitwie, rozmawiając ze swoim Ojcem Niebieskim. Pan Jezus modlił się tak doskonale, że apostołowie chcieli modlić się tak jak On. Pewnego dnia powiedzieli do Pana Jezusa: Panie, naucz nas modlić się. To bardzo spodobało się Panu Jezusowi i dlatego powiedział im: kiedy modlicie się, mówcie do Boga: Ojcze nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tak, to właśnie Pan Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze Nasz. Jest to również Jego modlitwa do Boga Ojca. Jak bardzo powinniśmy być szczęśliwi, że i my możemy ją odmawiać. Pan Jezus chce, abyśmy odmawiali ją często. Możecie odmawiać Ojcze Nasz rano i wieczorem podczas waszej modlitwy. To pewien rodzaj pozdrowienia kierowanego do Pana Boga. Podobnie jak pozdrawiamy innych, mówiąc im dzień dobry i dobranoc. Modlitwa Ojcze Nasz bardzo podoba się dobremu Bogu. Możecie również odmawiać Ojcze Nasz jako modlitwę za waszego tatusia i mamusia, a także za innych waszych bliskich, również grzeszników. Pan Bóg cieszy się bardzo, kiedy odmawiacie tę modlitwę. Bardzo chce, abyście zawsze zwracali się do Niego: Ojcze, wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, które On tak bardzo kocha. Kiedy odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz, prosimy dobrego Boga o to wszystko, czego potrzebujemy. Prosimy Go, abyśmy mieli co jeść, w co się ubrać, ale najbardziej prosimy Go o pomoc w pójściu do nieba. Prosimy Go również o przebaczenie, jeśli popełniliśmy grzechy i jeśli nie wykonujemy tego, czego On od nas oczekuje. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że nauczyłeś mnie, jak trzeba się modlić. Dziękuję, że nauczyłeś mnie, jak kochać naszego niebieskiego Ojca. Drogie dzieci, proszę was, nauczcie się modlitwy Ojcze Nasz na pamięć. Święta Tereska ofiarowuje swoje prezenty Panu Jezusowi. Pewnego ranka Tereska powiedziała swojej mamusi, że chciałaby pójść do nieba i będzie starać się być tak miła jak aniołek. Nieco później chciała wejść do pokoju, gdzie jej siostra Celina odrabiała lekcję. Jednak kiedy nie mogła otworzyć drzwi, zdenerwowała się. Kładąc się na ziemi, chciała wszystkim pokazać, że jest bardzo niezadowolona. Następnego dnia stało się to samo. Jej starsza siostra Maria powiedziała do niej: Teresko, w ten sposób sprawiasz przykrość Panu Jezusowi. Teresa powiedziała sobie: ojej, sprawiłam przykrość Panu Jezusowi, więc chcę Mu teraz sprawiać tylko radość. I więcej nie robiła już tego, co zdarzyło jej się wcześniej. Czy wobec tego Pan Bóg był z niej zadowolony? Tak, Tereska nadal robiła wszystko, aby stać się świętą. Kiedy miała 3 lata, jej starsze siostry nauczyły ją, jakie prezenty można ofiarować Panu Jezusowi. Ale czy myślisz, że Tereska miała tylko jeden prezent dla Pana Jezusa, aby ofiarować Mu go w dniu Bożego Narodzenia? Ależ nie! Teresa nie ofiarowała Panu Jezusowi tylko jednego prezentu, ale wiele prezentów, i to każdego dnia. Nie była zadowolona przed pójściem spać, jeśli nie miała wielu prezentów,
do ofiarowania dla Pana Jezusa. A czym były jej prezenty? Prezentami były jej poświęcenia, jej małe ofiary. Pytania do katechezy 24. Co kazał robić Pan Jezus, aby pójść do nieba? Czy Pan Jezus modlił się? Kto często widział Pana Jezusa na modlitwie? Czy apostołowie chcieli modlić się tak jak Pan Jezus? O co apostołowie poprosili Pana Jezusa? Czy to spodobało się Panu Jezusowi? Jakiej modlitwy nauczył ich Pan Jezus? Czy Pan Jezus chce, abyście wy także odmawiali modlitwę Ojcze Nasz? O co prosimy Pana Boga, kiedy odmawiamy tę modlitwę? Co zrobiła Święta Tereska, kiedy zdała sobie sprawę, że sprawiła przykrość Panu Jezusowi? Kto nauczył Świętą Tereskę robić prezenty dla Pana Jezusa? Ile miała wtedy lat? Czym były te prezenty? Czy Tereska nieustannie stara się zostać świętą? Doskonale. Pan Jezus nauczył nas, że Pan Bóg jest naszym Ojcem Niebieskim. Zadanie. Spróbuj ofiarować dzisiaj Panu Jezusowi jakiś mały prezent.